Ale zarąbista jest ta piosenka, Boże! Dzień dobry widzowie! Solo Ultralus z tej strony. Witam serdecznie w Swords and Sandals nowych. Nowych. W trójeczce robiliśmy serię z dwójki raz. Robiłem long playa z dwójki ostatnio. Jadłem przed chwilą i w tych gumkach rozprawy głupich się żarcie blokuje. Nieważne. Wracam do gry. Grałem w trójkę, jak byłem młodszy. I kurde, jej nie ogarniałem za dobrze. Nigdy jej nie przeszedłem. Jedyne co kojarzę. Dlaczego tu nie ma żadnego dźwięku? Aha, jest, tylko nie ma. O Jezu, czemu to jest takie głośne znowu? No nie! To będziemy do buzy robić, widzowie! Zawsze robiłem tego typa golema. Nie wytrzymam z tą muzą. Zawsze robiłem golema, który był duży i miał mniejszą szansę na dodża, ale większą szansę na sparowanie. I go grubasem robiłem. Gruby, duży golem, co waży 200 kilo i ma 2,20 wysokości i ma uszy. Może wyrośnie te włosy, nie wiem, zobaczymy. Dobra, niech będzie taki. Skill pointsy, tu w ogóle jest inny system tworzenia postaci jak w dwójce i tu w ogóle inaczej się gra. Ja zawsze grałem grubym klocem, ale jak było słuchać teraz muzykę na starcie, tu jest muzyka w tej grze i można grać bardem i grać normalnie na gitarze. Nigdy tak nie grałem, ale spróbuję, bo nigdy tak nie grałem, więc zobaczymy. O, charyzmę, zwiększamy skill do umiejętności teatrycznych. Nie wiem, teatrycznych, nie wiem. HP se zwiększę. I charyzmę i HP, będę grubym klocem. I nazywamy się nie król, chociaż król. Król czego? Król cyga... Dobra. Jak się on nazywa? Czekaj. Ten co śpiewa. W życiu to są chwile ulotne jak motyle. Trzy, muszę znaleźć ze dwóch. Don Wasyl! Król Don Wasyl! O, i tak pisałem L, że aż spauzowałem nagranie znowu. Dobra, król Don Wasyl. Kalejdoskop. Może być, powiem wam nawet. Co będę krzyczał, jak wygram? I co będę krzyczał, jak wygram pojedynek? I co będę krzyczał, jak będę ludzi wyzywał? Pomyślę. Nie wiem, będę grał na gitarze. Dobra, mamy prolog. O Jezu, jak ja zasuwam tutaj. Click when ready, a ja nigdy nie jestem ready. O, mogę czytać, proszę bardzo, ale głośno to jest. Biegniesz i twarda twarz wiatr. 10 lat minęło od zabicia Antaresa. Od tamtego dnia. A mi w nosie leci. Jezu, nic nie zdążę przeczytać. Za szybko to leci. Poszedłem do Gladie Ultratus. Wiem wszystko. Nie wiem, gdzie kamery trzymać na tym let's playu tutaj, powiem wam. Niech będzie, że tu. Mam nadzieję, że nic nie będę zakrywał. O, tu mogę sobie zobaczyć moją postać i statystyki sobie tutaj dać. Tu mamy normalnie talenty. Panato, jakie są talenty. Szkoła tutaj muzyczna. Gitary, proszę bardzo. Gitary Mastery. No niesamowite, ile tutaj jest w ogóle rzeczy w porównaniu do dwójki. To jest zupełnie inna gierka. Tu mamy statystyki nasze. Charyzmy mam mega dużo. Spellbook żadnego nie mam nic i ekwipunek nie mam nic. Więc mi się wydaje, że mógłbym zagadać tutaj z ziomkami od gitary. Tylko nie wiem czy z nimi. Level 4. O Jezu, ja nie mam takiego levela na takie bronie. Człowieku. A ten to pewnie będzie miał jeszcze bogatsze, nie? A nie! Shortbow. A, bo ty jesteś laserowy. Dobra, to ty nie jesteś od gitar. Magic Shop, nie? Nie, nie. Armory, Access and Pole Arms. Ultralus Forge, bo patrzcie na to, tu są dwa do wyboru. Mogę mieć tutaj wróżki, zębuszki, przedmioty dające armora, albo mogę mieć tutaj jednookiego cyklopa, Polyphemusa armory, ale on ma dopiero takie lepsze. I mi się wydawało, że zawsze były dwa różne sklepy. A chyba jednak nie. Kurde, to trochę przypał, bo mam tylko jednych typów od muzyki i ja dopiero muzę mogę mieć na czwartym levelu, więc trochę kiepsko.
To jak ja będę zadawał obrażenia dźwiękiem, jak nie będę miał tego? Nie mam pojęcia, on mi denerwuje, po co mi się to non-stop wyświetla? Dobra, musicie mnie uczyć tej gry, bo ja naprawdę nic tu nie ogarniam. Kupię sobie armor, bo z tego co kojarzę, do pierwszej krwi tam było na początku. Shoulder guardsy, proszę bardzo. I niech będą majteczki. I już nie mam prawie pieniędzy. Dobra, zakładamy shoulder guardy, zakładamy majteczki. Ty, a ja nie mam broni żadnej. Ale muza zagrała, nie mam broni żadnej. Bez kitu. A jak ja zadam jakiekolwiek obrażenia teraz? Nie wiem, mam nadzieję, że to darcie się na charyzmę działa. Dobra, czekaj, idę do armorii. Tutaj, z tego co kojarzę, po kolei mamy coraz silniejszych przeciwników. Wszystkich muszę pokonać. I po ich pokonaniu mamy tutaj arenę. O, ja pamiętam, że doszedłem do tego z maczugą. Tutaj co jest? Na samej krańcy. Ale to ja nie chcę z nim walczyć. W życiu. Dobra, lecimy. Z Tacitusem. Ale on ma broń normalnie, a ja nie mam. Dobra, i czy my walczymy do pierwszej krwi, czy w ogóle, żeby zabić? On ma więcej HP ode mnie. Dobra, krzyczę. 53% szansy na sukces. Pokażę ci prawdziwe disco polo. No effect, jeszcze raz. No dobra, bij w powietrze. Dlaczego to nie działa w ogóle? Uuuu, ile to bije? Pokażę ci prawdziwe disco. A w niebie gra disco polo. Bij go, ale nie ma dzikę. Fuck! No! W moich krwi gra disco polo! Dobijamy! Ręką, jak młotem. Ręka jak młot, jak upudziana. Życie to są piękne chwile, tak ulotne jak motyle. Nie zmieściło się. Fuck. Dobra, już nie będzie. Ja będę zły i mi to nie przeszkadza. Kolejny level! Charyzmę wbijamy! Ja mi nic innego nie jest potrzebne! Tylko charyzma i HP! Pozdro, siema! This is an easy fight. Od którego mam ten? Gitarkę? Mandolinę! Mam od 4 levela, dobra. Zbieram na to pieniążki. Nie ma co. Enter arena. Czy ja mam jakiś level do wbicia i tutaj mogę statystyki se rozdać? Po lewo chyba jest. Nie mam chyba nic. Merkantylizm. Każdy poziom, który tu dodaję, zmniejsza cenę itemów o 2%. No jedno, to tyle co nic. Każdy punkt, który tu daję, zwiększa szansę na trafienie tamten o 2%. To też mało, ale lepsze już chyba niż to. Ale dobra, nie mam co tu wbić. Co ileś tam leveli chyba to dostaje, tak mi się wydaje. Evles, lecimy do ciebie, byczku. Ty masz 6 HP! O, i mam pakt z demonem. Odnowię 1 HP i magii natychmiastowo, dobra. Ja ci pokażę prawdziwe disco polo. Małgoś głupia, poszłaś za cyganem. Dlaczego muzy nie ma? Nie wiem. Ale jak tutaj niszczę w ogóle jak frajerów. Nigdy nie gra na tą charyzmę, to jest zarąbiste. Ale to nie zawsze bije, to czasem magię zabiera, to słabo akurat. Dobra, nie idź z tym młotem tak blisko. O, kręcimy dupcią. Ty, a pamiętam to, pa. Grapple, zamieniamy się z nim. Ja go odpycham teraz. Push! Wynocha! Push! Kurde. Myślałem, że on odleci. Dobra, ty, ja go krzyczę, bo... Nie pokazuj mu dupy. Zabij go! Nie ma dzikę! Don Wasyl Król! No nie! No nie! I mnie zajął! Koniec serii, widzowie. I co tu się stało? Aha, ja żyję. Bo uczyłem, jestem Gragas Sumo. Kurde, ale gówno! Ja muszę mieć tą gitarkę, bo przecież tutaj w ogóle obrażeń nie zadaję tym. Ale do dupy to jest ta charyzma, jednak. Ja wiem, czemu to nie grałem. Dobra, lecimy, kolejny. Ogbert, 2 razy muszę cię krzyknąć. No cały czas magikę zabieram. Otóż do dupy. Przestań. Kurde. Ej, no nic tu nie zrobię.
jest za ruch w ogóle? Co to ma być? No chyba cię suty swędzą. No! Co, przestraszył się? Mental breaka dostał? No, jaki to dupy w ogóle? Nie, to miał sensu ta taktyka w ogóle! No dobrze! Zabij go! Bez sensu jest ta taktyka na charyzmę. Ja nigdy tak nie wygram tej gry. I cannot be defeated, no. Zęby niepotrzebnie myłem. Kurde. Przecież on ma czwarty level, ja mam drugi, czy ja mam drugi? Przecież nie ma żadnych w ogóle tutaj wygrany. Dobra, dobra. Chodź tu do mnie. I teraz pana to. Grapple? Ale głupie. Dostałem level trzeci. Moje max HP i magika zostały zwiększone o 5. Szansa na trafienie zwiększyła się o 1. I dostałem 2 talent pointy. O. School of Arcane. To nie. To nie chcę. Tu? Survival, Dodge Mastery, akrobatyka. Gówno mnie to obchodzi. Nie no, ja tutaj daję na kaszlenie, na krzyczenie. I tu muszę wbić ileś punktów pewnie, żeby tutaj dopiero móc. Szansę na krzyczenie zwiększam, bo to tragedia jest bez tego. Ty, ale dobra, mam normalnie tutaj jest ten. Dalej walki. Nie wiem, na jakiej zasadzie to działa, że tutaj mam te walki cały czas. A tu dopiero jest ten typ, na czwarty level. Ale mi się to podoba. O, patrz, mag, zombie pigman. Pokażę ci prawdziwe disco polo. No, nie zabieraj mu magiki. Kurde, dlaczego to zabiera magikę? Dobra, i pana to. Grapple. I go wypychamy. To jest najlepsza mapa, na tej się z każdym wygra przecież. Ale zarąbiste to jest. Kocham tę mapę. Siema, panie świnio! Dla ciebie pan świnia! Armora żadnego nie kupowałem, może by mi się armor przydał. Nie no, to wystarczy, że raz wejdzie i już jest gituwa, nie? On se spał, aha. Dobra, magika na minusie, nic się nie stało. Co ja mu robię w ogóle? On mnie nic nie bije. No, czy ty go kiedy... Co ty... Jezu, zaraz oszaleje przecież! No! Dobij go! Gówno, głupie, głupie. Życie są piękne chwile. I tańczy, dobrze, dobrze. Levela nie mam, nie? Level czwarty muszę mieć. Na to. Na mandolinkę, no dobra. Ciekawe jak ta mandolinka działa. I to jest two-handed. To ja mam większy wzrost na pery. A powinienem mieć mniejszy na dodża. To bez sensu zrobiłem tą postać. Ja już w dupie z tym. Dobra. Nie, to masz 31 HP, to nawet jak cię krzyknę, to przeżyjesz na jeden, ale gówno, to muszę go dwa razy krzyknąć. O, obsrał się. No effect, dupą, pomachał. Kurde, twerkujesz jak Niki Minarze. Miraże. A czemu mi się zwiększa w lewym górnym rogu ten taki rage? Dobra, cześć, walczę z Bardem teraz. Bard na krzykacza, kto wygra? No ja. Dobra, on nawet nie gra, pana to. Dostał strzał kakaowym okiem. Bang, nie macie, do widzenia panu. Ale zarąbiste, bo to w ogóle omija pancerz. Życie to są piękne chwile, widzowie. A się ugryzłem, mała. Dalej, charisma, vitality. Nie wiem, nie ma sensu niczego innego dawać chyba. Może od agility to będzie zależał ten damage tego. Potem wymaga jakieś agility. Minus 1 to alignment. Unholy flamenco guitar. Ciekawy, ciekawy. Dobra, kupujemy mandolinkę. Mandolinkę na ręce zakładamy. Mandolinkę na ręce zakładamy. Okej.
I co, jakiś pancerzyk bym dokupił, nie? Na czwarty level jest coś? Buty. Ja chyba mam buty. Shoulder guardy też mam. O, nie mam ten. Cloth shita. Ale nie mam pieniędzy na to też. No dobra, sobie kupię potem. Walczymy z Baboonmanem. Ciekawe, czy dam radę dojść do pierwszego gościa na ręce. Pokażę ci prawdziwe disco polo. Jak się tym gra? Out of sound rage. A jest, pants. Mogę grać na strunach i zadawać obrażenia na magię. Mogę grać solóweczkę na HP i mogę grać całe kordy i odpychają go. No dobra, to zanim on podejdzie, to ja krzyczę na niego. Jesteś już w zasięgu? Nadal nie. Krzyczymy. Nie podchodź. Dobra, nie podchodź. Zostań z tyłu. Ja cię na jeden krzyk mam, bo ty masz mniej jak 30 HP. I teraz ta, solówka. 12 to bierze. Wolę krzyczeć! On mnie zabija teraz. Krzyknij. No nie! Ale widzisz bez sensu. Ty nie działa w ogóle. Ten build na charyzmę jest do dupy. No tu już są levele 7, jak ja tylu nie zabiłem. Ja nie dam rady w ogóle potem nic grać. Musicie mi powiedzieć, jak to grać, bo ja w ogóle nie ogarniam tej gry, nie? Ta gitara to bije 1.8 niby. No ja biję niby tym więcej, ale to nadal nie jakoś dużo. Om! Jakby ta magika zamiast na magikę wchodziło na health, to ja bym go tak zabijał, że o Jezu! O Jezu niu! O Jezu niu niu niu! Dobra, gramy solówę i wynocha. I cię odepnę. No i gitaro! Tego jeszcze nie widziałem! Jo cię kręcę, co tu jest grane? Giduwa! Takiej solówy to się nie spodziewałem, aż mu łeb odwaliło. To chyba nie świadczy dobrze o moich... Co ten ma pistolet jakiś razorowy? Nie, ty, ja podchodzę do niego. Aha. Jestem za ciężki. Czekaj, teraz do góry to. Tu. No tak średnio to działa. Kurde, ty, bo on mnie wystrzela tu. Dobra, i solóweczka. Bang! 12. Bang! 12. Bang! 13. I do widzenia panu. Ale gram solówy zarąbiste. Gladiator, gladiator. Ty, a kiedy to się? Bo to zawsze pamiętam, że te walki tu się kończyły i ja mogłem iść na arenę i tu nie było żadnych walk. Nie mam pojęcia, na jakiej zasadzie to działa. Może dlatego, że mi tak beznadziejnie idzie. Oooo! Jaki oni mają zasięg? Ty, oni... Przecież ta gitara jest taka do dupy, to bije po 7. On ma 48 marmora. O, on bije powietrze, że jest głupszy jak ja. Dobra, pa. Odpychamy i krzyczymy. Bo to bije za 30. I ja go zabijam na strzała. Odpychamy. On bije powietrze, bo jest głupi. Krzyczymy. I tak w koło Macieju. Kurde, ale nie szarżuj tak do mnie. Jakiś regen by mi się przydał lepszy. No nie! Pęk, pęk, pęk. No, o to chodzi. Chyba zawsze taką solówkę będę miał. Trochę nuda, że za każdym razem taką samą, ale może być. Nie wiem, do czego ty tańczysz, ale okej. Ja was przepraszam, na chwilę, o katar. Już nie mam. Mam pieniążki za to. Bo ja ty, no ja kolejną gitarę to będę miał dopiero na 8. I ona w ogóle jest taka sama gówniana. 1.8, co to ma być? Bo dopiero tutaj 8.16, no te minimalne jakoś wzrosną. Ale to i tak jest beznadziejny damage tych gitar. Ty, najlepsza gitara ma 50-100. A najlepsza jakaś, nie wiem, mieczyk. Zarobista. Miałeś klientę pan. O Jezu. No nie ma nawet takich tutaj dobrych rzeczy. Armory może on ma.
36, nie, bo on ma już pancerze tylko. No ale nawet tu 9-levelowe mają kurde po 20 obrażeń, a tam to bije 100 na 75? Trochę nie ogarniam jak działają te gitary, ale to mi się nie podoba, powiem wam. I czemu ta gra lepiej, a kosztuje... A, więcej, no. Ma sens. Może to od agility są obrażenia zależne, a nie od charyzmy. Ale nie wiem. Czekaj, jakie tu są te skille? Dobra, gitarka zwiększa szansę na trafienie gitarą o 5%. To ja nawet tym mogę nie trafić? Distortion zwiększa wykradzioną magię przez gitarę. To bez sensu. Archeologia, mamy większą szansę na trafienie rzadszych przedmiotów w sklepie. Uuu, a to nie wiedziałem, że to tak się losuje. To dodaje 20% do zasięgu naszej gitary. Ej, to jest super. Serenity zwiększa szansę, odporność naszą na krzyki przeciwników o 4%. Shred zwiększa obrażenia solówkami o 3%. Virtuoso zwiększa obrażenia i szansę na trafienie przez gitary o 5%. To po co to jest? I to People's Champion zwiększa damage przez taunty o 3% i naszą odporność na taunty o 3% zwiększa. No nie wiem, mi się wydaje, że nadal na tą charyzmę powinienem iść chyba. Najwyżej zrobię postać od nowa, bo to jest pierwszy odcinek, to mam to w dupie. Ten mi jakąś kurde magię. No on ma 44 armora! Ja mam 10, jestem biedny! 8 tu bije. Dobra, i robimy taktykę na niego taką samą. Do widzenia, bijesz powietrze. 12, dochodzisz. Do widzenia, bijesz powietrze. Dobra taktyka. 9, 8, do widzenia. Dobra, tutaj magię. Mógłbym mu wysysać, ale szczerze, on tym atakiem magicznym to bije mnie mniej niż tym zwykłym, więc mi na rękę jest, żeby mnie tą magią bił, szczerze mówiąc. Jak on tu zmisował? Jest coś zasięgu w ogóle? Dobra, i do widzenia. Ten knockback by się przydał też, no. No, knockback by się przydał większy, szczerze mówiąc. Kurde, oni też mają taki regen, że praktycznie większy od mojego. Ja nie wiem, czy ja tutaj się przez jego regen przebiję. 51. O, tu psa się zmieniłem. I dobra, on jest głupi fest, głupi głupek. Ja go już tu zabijam solówkami. Elegancio. Może w magikę powinienem lecieć, czy mogę tą magię wykradać im? Nie wiem. No chyba... Charyzmy, 14, to nie bije 1,8, a 14 tłukę, to jestem koksem. Boże, ale mu łeb odpadł. Kurde, widzowie, zbiórka na słuchawki. Czekaj. Jestem. Pamiętacie mój film z psem? Żyję. Talenty 2 dostaliśmy, dobrze. Szanse na trafienie krzykiem, no bo to chyba 5 musi być, nie? Tu muszę dobijać. Jezu, ja tu jest do walenia rzeczy. Tu mi się nic nie podoba. Survival prędzej bym szedł, jakaś szansa na coś. Elemental Resistance tutaj jest, Pairing Resistance. Tu są fajne rzeczy też. Akrobatyka 10%. Dodge Master i mega żałuję, że zrobiłem takiego wielkiego grubasa, wielką świnię, bo lepszy byłby mały. Dobra, kupmy sobie jakieś itemy, bo syf jest. Unholy, minus 1 tu alignment, no to nawet nieźle, ja jestem diabeł. Silk Shirt, o, to mi daje mega armora, ale nie jesteś mi na tu. Mogę sobie kupić ten, Cloth Shirt, za 11. I on mi daje, 11 za 600, a Selk daje 2 razy więcej, za 3 razy drożej. Dobra, to klofowe se kupujemy najtańsze. Silk Pyjamas. Taj, dobra, bo ja nie wiem jakie mam ciuchy, szczerze mówiąc, tutaj. Ja już mam taj, okej. Okay. Udo mam, nie mam nóg i nie mam rąk. Nie mam nóg i nie mam rąk, widzowie. Shoulder guardy mam. To też mam. To też mam. To też mam. Buty jakieś? Boarhide boots. O!
Kurde, a czy to też było napisane na Udo? Nie mówcie mi, że to jest na Udo. Nie, dobra, już się bałem. Jakie kalosze, co jest? Na grzyby się wybieram chyba. Ty, dobra, bo on też jest, on jest bardem. To kłopoty. To co, on ręką mnie bije, głupi jest. 9. 1. A co to jest za kamera? O! O! Jaka wielkie to jest. Nie no, kamera 1 jest gituwa, nie? Widzowie. Tak z odległości oglądać to do dupy. O, tutaj na twarze se patrzymy. On mnie po 5 bije tyle, on mnie z łapy bije tyle, co ja biję z gitary. Brzmi jak jakieś, nie wiem, paczka ostrych chipsów. Angry Lorenzo, no co to jest? Nie podoba mi się, widzowie, ten build. Ja chyba nie dam rady tutaj tego bossa pokonać areny pierwszego. Nie wydaje mi się. On cały czas jest w ogóle zdenerwowany. Przestań być zdenerwowany, bo zadajesz większe obrażenia wtedy. Ale jesteś głupi, bo mnie nie bijesz. Dobra. A w niebie Disco Polo dalej gra i wygrywa Disco Polo. Tak jest, a my cię dobijamy. Ta-da-da. Dobrze. O! Możesz dostać więcej expa dopiero po pokonaniu czempiona areny. Okej, czyli wbiliśmy maksymalny le... Ale nadal mogę walczyć z nimi. O, możesz z nimi walczyć, ale nie dostaniesz nic expa. Aha! Czyli nadal pieniążki mogę zgarniać? I kupować sobie lepsze itemki? Chyba tak. Czekaj. A oni przecież w nieskończoność będą coraz lepsi? Trochę nie wiem, jak to działa. 56% szans na sukces mamy tym tauntem. To jest mega dużo. Ale po prostu te wszystkie inne rzeczy z tego taunta, jakie mogą wyjść, jest tak dużo, że naprawdę, no ja bym tego typa nastrzała na przykład tym tauntem, nie? Ja mam tak dużo charyzmy. I tą charyzmą biłbym więcej niż biłbym za pomocą tej gitary głupiej, ale zobacz to, ile ja muszę razy klikać. Jak ja tego typa nie pokonam tauntem, to się zesikam. No co on mnie, kurde, dotyka mi sutki, no. Co to jest? Umieraj, umieraj. Finger Poke of Doom, kurde, się bawią w, kurde, WCW jakieś. Lata 90 wzywają, ha, 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 ha. Glerieta, glerieta. Ta, dostałem expa normalnie. Znaczy tego, golda. Dobra, to ja z nimi walczę. Przed tym arena championem, nie? Tego też mam na strzała, no kurde. Ty, a pato, walk backward. Chodź, chodź tu, chodź tu. A wymienimy się? Do widzenia. Ja chcę na tej arenie walczyć z arena championem. To jest nebeściak miejsce. No to się nic nie zmienia, jest unholy mandolin jedynie, no, co mi daje minus 1 do bycia dobrym człowiekiem. No i tyle, to się nic nie zmienia. Kolejna broń dopiero na 11 levelu, muszę tutaj patrzeć, że czasami on rzeczywiście ma może lepsze rzeczy. Dobra, spróbujmy z nim zawalczyć, on jest chyba mega silny, nie? Mag 6-12. O mój Boże, ile ty masz armora. Ale ja mam 18 HP. On ma 18 HP, on jest na jeden krzyk. Ale ty bijesz, ale umrzesz. Umrzesz. O, każ dupy. O, każ dupy. O, a nie ja. Dobra. Jak z nim nie wygram, to wychodzę. Do piachu. Do piachu. Ale zarąbista jest muza w tej grze. Dobra, mam 5. O, mamy kolejne. Szansa na trafienie gitarą o 5%. Ale po co? Szansa na rzadkie itemy. O, lecimy, szansa na rzadkie itemy. Nie wiem, chyba to będę leciał. I tak zawsze trafiam.
Dobra, zabiliśmy go, on miał instynkt 23, a my zrobiliśmy pierwszy krok ku ciemniejszemu światu. Gratulacje, gladiatorze, chapter pierwszy pokonany. Elegancio. Ja nadal mam tych samych ziomków tutaj. O Sif. Lepiej tu chyba nie przegrywać, co? Nie wiem, ej widzowie, dajcie mi jakieś rady, bo ja nie ogarniam, o co tu chodzi, nie? I dlaczego te gitary są takie słabe? I czy ja mam iść w agility? Czy ja mam iść w charisma? Bo tu nie widzę sensu dawania w cokolwiek innego, nie? No przecież to... Level 6 golem. To ruch mi się nie przyda na nic. Intelekt? No prośba. Siła? Co, przez łeb nie bije tymi gitarami. No nie wiem, witalność i charyzma bym leciał. Modyfikatory, może tu jest to? Parry chance dot chance 0. Critical chance procent 1. 11. Taunt attack and resist 62 na 6. Okej. HP regen 2 HP. No nie wiem nadal, o co chodzi tutaj, ale musicie mi powiedzieć, widzowie. A ja wam dziękuję za oglądanie tego wspaniałego odcinka ze Swords and Sandals 3. Jak wam się spodobał, możecie zostać łapkę w górę, subskrybować się i widzimy w kolejnym za dwa dni, co dwa dni, tak samo jak wampirki. Dobra, dzięki za oglądanie, widzimy się niedługo, trzymajcie się i cześć, pa pa!